Zawsze byłam osobą wierzącą, to znaczy zawsze w moim życiu no, byłam ochrzczona, poszłam do pierwszej komunii i Bóg zawsze w moim życiu istniał. Zwracałam się do Niego i prosiłam Go o pomoc. I najczęściej w ogóle o dziwo otrzymywałam tą pomoc, co było dla mnie bardzo miłe i wydawało mi się to wystarczające do utrzymywania relacji z Panem Bogiem. Ja sobie nie stawiałam żadnych wymagań w związku z tą wiarą. I też tak naprawdę nie bardzo mnie interesowało, jakie wymagania względem mnie i jakiej relacji Bóg oczekuje. Ponieważ chodziłam do szkoły artystycznej, w związku z tym ja nie dzieliłam się z nikim swoimi refleksjami o Bogu, ale też nie było dookoła ludzi, którzy chcieli rozmawiać o Bogu, dla których Bóg był ważny. W mojej rodzinie wydaje mi się, że były osoby wierzące, natomiast, no tak się mówi, niepraktykujące. Nie chodziliśmy do kościoła, nie było wspólnej modlitwy. I tak żyłam naprawdę pełnią życia świeckiego, ponieważ szkoła artystyczna, takie bujne życie towarzyskie, osoby, które lubią koncentrować na sobie uwagę i które no, zajmują się sobą, ponieważ twórczość jest no, niesamowicie pociągająca, ale też niebezpieczna ze względu na to, że buduje naszą pychę i w zasadzie no, trochę bez tej pychy ciężko jest być artystą. Ale życie kolorowe, różnorodne, tyle tylko, że cały czas gdzieś, mimo olbrzymiej dynamiki tego życia, w tle takie pytanie o jego sens. Bo taki miałam moment, że zadawałam wszystkim pytanie o sens życia. Bo jaki jest sens życia? Czy życie jest tylko tym, co jest tutaj? Tą chwilą, wiesz, którą żyjemy? I jaka idea jest ważna w tym życiu? Co jest takie fascynujące, żeby żyć dalej? Który moment, że temu warto poświęcić życie? Ponieważ nigdzie nie znajdowałam odpowiedzi na to pytanie, w związku z tym zadawałam to pytanie uporczywie wszystkim i nikt nie potrafił sensownie na to pytanie odpowiedzieć. Nagle widziałam, że ktoś pierwszy raz, wiesz, w osłupieniu, co to za głupie pytanie, wiesz, i nie wiedział, co z tym, wiesz, banalne odpowiedzi. Ponieważ nie dawało to satysfakcji, to szłam o krok dalej, szukając jej. To było związane i z narkotykami, i z jakimś zainteresowaniem rzeczami paranormalnymi. Wszystko było ciekawe, co było inne, co przekraczało granice. Wiesz, a to jest takie zabijanie pustki i oczywiście doraźnie to działa, ale następnego dnia jest kolejny kac, ponieważ okazuje się, że to wcale nie jest wystarczające, że to nie jest tak atrakcyjne, że za tym też jest kolejna pustka. No oczywiście się to wszystko trochę zmieniło, jak urodziłam Jasia. Do tej pory ja w centrum uwagi, prawda? Świat się kręci wokół mnie. Za nic nie byłam odpowiedzialna. Po prostu mogłam robić co chcę. W zasadzie życie też nie miało za bardzo znaczenia, bo to jest tak, że jak się żyje trochę na krawędzi, to czy to życie się straci, czy nie, to nie ma dużego znaczenia. Jak się urodził Jasiek, to okazało się, że już nie ja. I co więcej, to był szokujący moment, bo ja musiałam zrezygnować z mojej tak zwanej kariery artystycznej. Jak coś robiłam to rzeczywiście całkowicie się w to angażując. I nagle w tym świecie dookoła mnie okazało się, że najważniejszy jest Jasiek. I musiałam dokonać wyboru. Było mi niezwykle trudno. No ale zrezygnowałam z tego swojego ja na rzecz odpowiedzialności za Jaśka, za jego życie, za jego wychowanie, za poczucie bezpieczeństwa, za stworzenie rodziny. To naprawdę było dla mnie potwornie trudne, bo zmieniło to też mój tryb życia. Zrezygnowałam z tak intensywnych imprez, kontaktów towarzyskich. No z wielu rzeczy musiałam zrezygnować, żeby stworzyć normalny dom.
bo już wtedy poczułam, że nie chcę wychowywać Jaśka tak, jak żyłam. Ale też ta zmiana odpowiedzialność to jest też lęk w różnych kontekstach, prawda? Bo to jest wszystkiego. Zabawy, odpowiedzialności, wychowania, przyszłości, chorób, strach. Strach, który w zasadzie non-stop mi towarzyszył. O to, że ja jestem odpowiedzialna, od mojej decyzji zależy, w związku z tym, jak coś pójdzie nie tak, czy ja czegoś nie dopełnię, moja wina. To są takie rzeczy istotne dla wiary i tym, czym jest ta przemiana, która we mnie nastąpiła. Bo w 2013 roku, kiedy okazało się, że zdiagnozowano u mnie nowotwór jajnika z przerzutami, już bardzo zaawansowany. To było po prostu niesamowite. Wizyta u lekarza, po której niewiele się spodziewasz i nagle po prostu świat się wali. No, zdawałam sobie sprawę, jakie są rokowania. Te rokowania były bardzo niekorzystne. W związku z tym ja naprawdę nie wiedziałam, czy został mi miesiąc życia, czy dwa miesiące, może pół roku. Jasiek był wtedy w drugiej klasie liceum. Ja się wtedy modliłam do Pana Boga o to, żeby chociaż mi dał dwa lata życia, żeby Jasiek mógł zdać maturę. I wiedziałam, że to jest moim zdaniem, w mojej ocenie, wygórowana prośba. To jest naprawdę dość abstrakcyjny moment, kiedy czujesz, że po prostu życie się kończy, że ono się zamyka, po prostu jest tyle spraw niezałatwionych, tyle rzeczy, odpowiedzialność za różne sprawy, no i życie Jaśka i Tomka, jak oni sobie poradzą, oni przerażeni. Ja zrozpaczona, naprawdę tak po ludzku po prostu nie widziałam kompletnie żadnego światełka w tunelu. Jednego wieczora, siedząc w sypialni, w zasadzie w rozpaczy, takie jesteś na dnie i kompletnie, że nic, czego się możesz złapać. Naprawdę po prostu zalana łzami, w takiej bezradności, bezsilności, w strachu, po prostu w potwornym strachu. Nie wiedziałam, jak sobie poradzić z tym strachem, który mnie po prostu totalnie sparaliżował. On był tak wszechobecny i paraliżujący, że nie wiedziałam, czego się złapać. To był taki strach, który dotyczy twojego jestestwa, wiesz, bo ty go nie nazywasz. To jest to taki strach przed ciemnością, wiesz, przed końcem, przed tą rozpaczą bliskich. Wiesz, przed ich osamotnieniem, co nawet, wiesz, jest trudno nazwać, wiesz, bo on cię przenika po prostu w całości. I nagle w tej ciemności zobaczyłam światło. Po prostu jakby pokój wypełnił się światłem i poczułam miłość. To było niesamowite. Zniknął całkowicie lęk, który jeszcze przed momentem mnie paralizował, zniknął. On po prostu całkowicie zniknął i pojawił się Bóg, który mówi, że jest miłością i że w ogóle w życiu nie ma nic ważnego, tylko miłość. I to nie, bo to był taki moment w zasadzie takiej odpowiedzi na wszystkie zasadnicze pytania, czyli w ogóle co jest sensem życia. I to dokładnie sensem życia jest życie z Bogiem w miłości. I ta miłość jest kluczowa, bo to jest miłość do wszystkiego. Drugi człowiek jest godzien miłości zawsze. Zachwyciłam się, bo to było tak spektakularne, to było tak nieprawdopodobne, że ja po prostu zachwyciłam się spotkaniem z Bogiem. Ja mu zadałam pytanie, jak ja mogę Cię poznać? I Bóg mi odpowiedział, żebym czytała Biblię. I to było też niesamowite, bo ja rzeczywiście po tym spotkaniu otworzyłam Biblię i Biblia mnie, tak jak mnie wtedy zachwyciła mnie. Chociaż wcześniej wielokrotnie czytałam Biblię i nigdy mnie nie zachwycała. To było niesamowite, bo w ogóle nie czułam Biblii, nie rozumiałam. Nawet
pewną radość sprawiała mi wyszukiwanie w Biblii fragmentów, które są sprzeczne albo są kontrowersyjne. Taka intelektualna wendeta nad słowem. W ogóle nie czułam, że to jest słowo objawione. I tutaj nagle z tej postawy kompletnie... No, ja do tej pory, Biblia jest dla mnie zachwycająca. No, nigdy się nie zawiodłam na spotkaniu ze Słowem Bożym. Nawet czasami w jakichś momentach osłabienia wiary, takiego zniechęcenia, z rozsądku otwieram Biblię i to jest zawsze no, niemożliwe. Czemu tak późno? Ale też ja zawsze miałam problem z Kościołem, jako w ogóle grupą ludzi i instytucjami kościelnymi, bo to zawsze dla mnie była jakaś taka bardziej chciejstwo człowieka niż działanie Boga. I nie mogłam się odnaleźć w tych grupach. Było mi to całkowicie obce. Ale wtedy też Pan Bóg mi dał odpowiedź, że Kościół, tak, bo to ja jestem Kościołem i moje ciało to jest Kościół. I poczułam, że Kościół to jest rzeczywiście wspólnota ludzi wierzących i że to jest najświętsze ciało Chrystusa. I to była też no, niesamowita przemiana we mnie. I też poczucie braterstwa. Ten moment nawrócenia to był też moment rozpoznania brata i siostry. I bliskości, i jedności. I to jest niesamowite, tak jak całe życie w zasadzie wyodrębnienie się z grupy było tym, co wydawało mi się najatrakcyjniejsze, to nagle Pan mi pokazał, że wręcz przeciwnie, że to jest niesamowite, bo właśnie jedność i wspólnota. No i to jest niesamowite, bo po prostu ta jedna chwila przemieniła całe moje życie. Całkowicie. Wszystkie wartości. W ogóle pokazała mi to, czego szukałam przez lata. W tej jednej chwili Pan Bóg pokazał, co jest w ogóle życiem. Jestem grzeszna i upadła i podnosi mnie Pan Bóg. I obmywa mnie z tego grzechu Pan Bóg. I Chrystus, no, on w zasadzie mnie zbawił z tych wszystkich moich słabości i upadków. Że oddał za mnie życie. Za moje zbawienie, z miłości do mnie. Tak się potwornie poniżył. No i to jest niesamowite. Naprawdę to jest niesamowite. Ja dziękuję Panu Bogu za to doświadczenie i za tą chorobę, bo myślę, że w życiu miałam twardy kark. Naprawdę to jest tak, że strasznie trudno było mi przed kimś się ukłonić. I to wiem, że Pan Bóg był zdesperowany, walką o moje zbawienie i to musiałam rzeczywiście doświadczyć zupełnej bezsilności. No i a Pan Bóg pokazał mi wszystko to, co jest w ogóle w życiu najpiękniejsze. Zaufałam Panu i to jest, bo co to znaczy zaufać? Uwierzyć, oddać się całkowicie, mieć pewność, że to, co Pan Bóg dla mnie chce, jest najlepsze i że w zasadzie, no, że jest ktoś, kto jako jedyny na świecie wie, co jest dla mnie dobre i pragnie tego dobra dla mnie. I to jest w ogóle niebywałe, bo że jest Bóg, któremu ja mogę zaufać, bo tych sytuacji trudnych jest mnóstwo, no cały czas one są, prawda? I to w zasadzie każdy etap leczenia i tak jest trudno. No, są kolejne przerzuty i ten nowotwór się rozwija, w związku z tym no, sytuacja jest realnie bardzo trudna. Natomiast po ludzku nie ma we mnie lęku. To jest tak, że ufam Bogu, bo jeżeli wierzę, że jest Bóg i że te wszystkie obietnice, o których On mówi, są prawdą i że Słowo Boże jest żywym, prawdziwym Słowem, to w zasadzie gdzie tu jest miejsce na lęk? Bo czego się mam bać? Znaczy wiesz, oczywiście no to jest, rodzina jest w ogóle największym problemem. Nie troszczyłabym się tak o to, gdybym wiedziała, że ich wiara jest silna, że wytrwają w wierze bez względu na okoliczności. Ale wierzę, że Pan Bóg zatroszczy się o nich. Znam jedyne źródło wyzwolenia nas z lęku. Nie ma innego. Lęk zniewala. Lęk nas potwornie ogranicza.
nie pozwala nam żyć w pełni. I jedynie Bóg wyzwala nas od lęku. Chrystus nas usposabia do wolności, do życia w wolności. Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że chrześcijaństwo z jego zakazami ogranicza tą wolność. Ale właśnie nic bardziej mylnego, bo w poczuciu braku lęku i miłości, która jest w ogóle, która nie ma końca, otwiera się sposób widzenia świata, który jest możliwy tylko w relacji z Bogiem, w miłosnej relacji z Bogiem, właśnie w zaufaniu, bo uwierzyć to całkowicie zaufać we wszystkim. Trzeba uwierzyć w Boga, którego znamy z Biblii, bo my Go poznajemy przez Słowo, które o Nim mówi. Boga, który jest Trójcą, czyli Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty. I natomiast naszym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. No i oczywiście musimy Go... To jest ten moment, kiedy nie ja jestem najważniejsza, tylko w moim życiu najważniejszy jest Jezus Chrystus. I nie dlatego, że to jest tak wypada mówić, tylko dlatego, że ufam Mu i chcę, żeby kierował moim, oddaję Mu całkowicie swoje życie, bo ufam Mu, bo kocham Go, bo wiem, że zrobi to najlepiej, bo wiem, że się nigdy na Nim nie zawiodę. No, ja doświadczyłam przemiany swojego życia, ale każdy, kto wchodzi w tą relację, takiej przemiany doświadczy w taki czy inny sposób. I zapraszam wszystkie osoby do tego, żeby poznały Chrystusa i żeby On zmienił ich życie. Dla mnie to nie ma innego wyboru. To jest w ogóle jedyny sensowny wybór w życiu. I jeżeli chcesz w ogóle czuć, czym jest życie, no to tylko musisz Chrystusa zaprosić do tego życia. Bo inaczej żyjesz fragmentarycznie w pudełkach, które sam sobie wyznaczasz i które wyznacza twój lęk. Ja w ogóle nigdy nie byłam tak spokojna, słuchaj, i tak wyzwolona z lęku, wiesz? Bo nawet jeżeli jakiś lęk się pojawia, to ja po prostu modlę się i on przechodzi, wiesz? To jest naprawdę, ja w zasadzie w życiu nie byłam tak szczęśliwa. Mimo tych naprawdę trudności obiektywnych, z którymi się zmagam, ale też tak pogodzona z odejściem, wiesz. Gdyby mnie Pan Bóg zapytał, wiesz, w tej chwili, czy chcę powrócić do tego momentu i zachorować i się nawrócić, czy żyć tak, jak żyłam przed nawróceniem, to zdecydowanie wybrałabym chorobę i nawrócenie. No i chwała Panu. Naprawdę jestem zachwycona Panem Bogiem i tym, jak się troszczy o swoje dzieci, i jak ich szuka, i jak nie traci nadziei, i jak otacza swoją opieką.